To już pewnie widzieliście. Tu może ci się lampka przydać, czy nie? Czy jest super jasno? A, jest lepiej. Być może widzieliście to BMW, ponieważ to chyba najgorętsza konferencja tegoroczna CES. Jako ostatnie BMW wypuściło informację o swoim samochodzie, który zmienia kolory. Okej, powiecie, w zeszłym roku BMW też zmieniało kolory, ale z jasnego na ciemny. A teraz to są kolory, kolory. Tak jak z telewizją. Z czarno-białej przeszła na kolorową, tak teraz samochód jest jak PAF niemalże. Ale to nie wszystko. Z samochodem możecie sobie porozmawiać. I to jest taka rzecz, która do końca mnie nie przekonuje, ale i tak wam ją pokażemy, jeżeli będziemy w stanie. This one's different. We think it's funny. Niestety nie dowiedzieliśmy się zbyt wiele na temat interaktywności tego samochodu. To znaczy, że ja coś dziwnego zobaczyłem w filmie, bo to jest film z konferencji, na której nie byliśmy, ale tam jakby pani rozmawiała z tym samochodem. Heidi. Hi John, great to see you. You too. Did you just wink at me? Yeah, why not? Okay. Natomiast ta pani zapytana o interakcję powiedziała to. You could theoretically interact with it. Więc albo ja zadałem złe pytanie, albo ona nie chciała odpowiadać. Nie chciała odpowiadać również na jeszcze jedno pytanie. Kiedy jakiekolwiek zmieniające kolor auto ze stajni BMW pojawi się na rynku? I nawet dopytywałem, kiedy jakiekolwiek auto z jakimkolwiek elementem karoserii zmieniającej kolor pojawi się na rynku. I nadal nie otrzymałem odpowiedzi, natomiast dostałem komplement, że trudne pytania. No ale co z tego, skoro nie mamy odpowiedzi? Na razie musimy się cieszyć tym, co mamy, czyli kolorowym konceptem. Chciałem pokazać, że to są darmowe torebki Nikona i patrzcie, ludzie się o nie nie biją. To jest bardzo dziwne zjawisko. A można je za darmo brać. Nikt się nie bije o nie. A wszyscy mają. Tu pani ma torbę Nikona, pan ma, a to też jest pani. Pani, pan ma też. Tutaj jest na przykład tylko w tej hali prawie 7000 stoisk. Dobrze, że mamy dużo czasu. Siemanko, 7000 stoisk. A co to jest to czarne? Są kible? Buty? Czy teraz te targi są fajniejsze dla ciebie? Bardziej fashion. Chcesz się przymierzać szpilki? Jezu, to wiesz, że w internecie to ludzie będą robić stop klatki tego, co ja tu teraz nagrywam. Ten jeden pan jest Włoch, a drugi pan jest Amerykaninem, który miał już dwie żony Polki, więc powiedział, że rozmawianie z Polakami to nie, tak naprawdę nie powiedział niczego niemiłego o Polakach. Same miłe rzeczy, miesiąc w Gdańsku spędził. No więc ta firma ma specjalny skaner, który bardzo dokładnie mierzy buty. Jakieś takie, powiem ci, że brzydkie. Wyginane. Pobiera tam z 20 różnych wymiarów. Od tego, który palec masz krótszy, po haluksy i inne dziwne wykrzywienia. I dzięki temu oni mogą dopasować but idealnie. I to jeden but i drugi but. I oni te wymiary wysyłają do Włoch. I ta firma we Włoszech, która zajmuje się szyciem butów ręcznym, szyje idealnie te buty. Kosztuje taki but $6000, więc myślę, że każdy sobie może na to pozwolić. Pan ukradł zdjęcie mojej stopy for free. Jak to for free? Miałeś dotykanko. Boże, mam nadzieję, że oni dezynfekują tą podłogę, na której się staje. A czy ty w ogóle się zorientowałaś, że pan ci pokazał, jakie masz sandały tak sobie kupić? Tak, i to by się zgadzało, ponieważ kiedyś miałam takie szpilki, z których wystawał mi paluszek i ciągle mi się gubił w tych butach. On jakoś nazwał tę twoją przypadłość. Jego żona ma taką samą. It's my wife, that's what I asked. Może coś z tego będzie. Sztuczka na dzisiaj. Dobra, wiem, że to nie jest wystarczające dla was, więc teraz prawdziwa sztuczka na dzisiaj. Sennheiser na CES-ie pokazał kilka nowych rzeczy, ale chyba największy nacisk kładą na... To nie są słuchawki nawet, ale z drugiej strony to nie są też aparaty słuchowe. To jest coś pomiędzy urządzeniem, które pomaga w takich okolicznościach jak te, czyli głośnych, oraz pomaga ludziom, którzy powoli zaczynają mieć problemy z rozumieniem innych ludzi, czyli stopniowo tracą słuch, ale nie chcą jeszcze sięgać po pomoc medyczną i skończyć z aparatem słuchowym. Sennheiser nazywa to urządzenie okularami do czytania. Tylko że dla waszych uszu. Znaczy wkładacie je wtedy, kiedy chcecie lepiej słyszeć to, co ktoś do was mówi. I rzeczywiście, kiedy włożycie te słuchawki do uszu, to wrażenie jest takie, jakbyście założyli słuchawki z ANC, czyli z aktywną redukcją szumu, ale jednocześnie głos osoby, w której stronę patrzycie, bo one bardzo kierunkowo działają, jest wzmacniany. Gdyby Patrycja coś do mnie teraz mówiła, to ja bym to słyszał lepiej i wyraźniej. W aplikacji też mogę przestawiać to wzmocnienie, czy ono ma być większe, czy mniejsze, w zależności od mojego ubytku słuchu. Natomiast jak się ustawię bokiem albo tyłem, to w ogóle tego nie słyszę. Jakby totalnie mi wycina. To robi wrażenie, ale też robi wrażenie cena. Sprawdzimy to jeszcze, ale wydaje mi się, że to jest między 800 a 900 euro. Całkiem możliwe, że taniej jest kupić sobie aparat słuchowy. Ale też nie mam pojęcia, czy mówię prawdę, bo ile kosztuje aparat słuchowy? No właśnie, nie wiem. Na szczęście. Jeżeli wy też nie wiecie, to również jesteście szczęściarzami.
Patrycja to wszystko załatwia, powiem wam. I nagra, i poszuka miejsca, i wizytówkę da ludziom. Jestem jak arbuz. Jak arbuz? No. Dlaczego jak arbuz? No bo się najesz i napijesz. Aha. Teraz tego czysto informacyjnie, żebyście nie powiedzieli, że przeszliśmy z poczuciem obojętności obok tego samochodu, który po raz któryś tam z rzędu pokazało Sony. Już w zeszłym roku wiedzieliśmy, że Sony będzie współpracowało z Hondą w sprawie tego samochodu. W tym roku wiemy głównie, jak się ten samochód będzie nazywał. Afila. Bardzo ładny. Wchodzimy do środka niego? Nie. Ale zajrzymy sobie do środka, mamy długie obiektywy. Sony, Honda, Mobility. Lubię bardzo Sony, lubię Hondę, ale BMW ma lepsze stoisko w tym roku. Bardzo mi przykro. Tutaj nie mam zbyt dużo do powiedzenia, poza tym, że Sony ogłosiło, że niedostępność, czy też braki dostępności, czy niewystarczająca dostępność PS5 to przeszłość. Jesteśmy w roku 2023, w którym każdy może sobie kupić Sony PlayStation 5, tylko nikt nie ma na to hajsu, bo jest kryzys, ale może. I tutaj pani stoi przed torbami Nikona i myśli, czy wziąć, czy nie wziąć. Nie, nie weźmie. Pan też tak patrzy na te torby Nikona i mówi sobie, może wezmę torbę. A nie, bo koledzy będą głupio patrzeć. Nie biorę jednak. A ten wziął. Bez bicia. Pierwszy na świecie bezprzewodowy telewizor OLED. Niestety pytając, w jaki sposób jest zasilany, nie otrzymałem odpowiedzi. Jakoś te przewody zasilające tutaj są prowadzone. Ale osoba, która nas to zaprosiła, to jeszcze nie wie, jak one są prowadzone, więc jak ja się dowiem, to wam powiem. To ja już się dowiedziałem, że jak widzicie, przewód zasilający jest podłączony do telewizora, a bezprzewodowość polega na tym, że to pudełko tutaj łączy się bezprzewodowo z telewizorem i do tego pudełka podłączacie wszystko. Źródło audio, źródło wideo, nie wiem, czy również wyjście tutaj się podłącza, ale cokolwiek, co chcecie przekazać do telewizora i z telewizora, przechodzi przez to pudełko. Znaleźliśmy się w takim miejscu, gdzie nikogo nie ma na stoisku, ale tam pani robiła na drutach, co oznacza, że nie jest to jej najbardziej interesujący dzień w życiu, a szkoda, bo ma bardzo interesujące urządzenie tutaj. Widzicie, jak potrafię rzeczywistość zakrzywiać? Hello! Ta żarówka jest miękka i to w przypadku żarówki jest zaleta. Nie jest też ciepła w dotyku, za to może świecić na ciepło albo na zimno. Wytrzymuje 13 lat podobno i kosztuje $5. I tak wygląda w środku. I odbija się od podłogi, ale tego się pewnie domyślaliście. Co mówisz? Mówię, że nie poszliśmy porozmawiać z panią, bo stwierdziliśmy, że nagramy sobie sami, a pani cię zobaczyła, powiedziała, że ogląda twoje filmy i nie udało ci się minąć wywiadu. Ja w to nie wierzę, że ludzie, którzy mówią po chińsku i angielsku, oglądają moje filmy, niby które? No nie wiem, pewnie te związane z dronami. Te najczęściej nagrywam po chińsku właśnie. Purchase on our Xiaomi store and worldwide. A tutaj znany i lubiany przez wielu prinker, czyli drukarka tatuaży. Miała zrobić szał, nie wiem czy zrobiła. Dostaliśmy kiedyś takiego maila od człowieka, który kupił tego prinkera i chciał go używać na eventach, ale chyba nie za bardzo mu to zażarło i chciał to nam sprzedać. Może też trochę wymyślam, może nie chciał nam sprzedać, może po prostu chciał, żebyśmy zorganizowali event z tym prinkerem. No nie wiem, w każdym razie nie zrobiło to jakiejś niesamowitej kariery w Polsce, ale teraz Prinker maluje włosy. Patrzcie, jak pięknie włosy wyglądają pomalowane Prinkerem. Ludzie tutaj głównie przychodzą, żeby sobie podrukować na rękach. Pyk, pyk, pyk. I patrz, jak on sobie wydrukował. I wszystkie Chinki, teraz Azjatki, przepraszam, bo nie wiem, czy są Chinki, patrzą, czy to dobre, czy niedobre, czy ładne. One też mają już swoje tatuaże. Wszyscy mają swoje tatuaże. 3 minuty trzeba czekać. Wszyscy są wytatuowani. No ale to już było w zeszłym roku, więc nie podniecajmy się tym przesadnie. To wróćmy do włosów. Czy ty chcesz sobie podrukować włosy? No to świetnie, to będziemy ci drukować włosy. Hair coloring accessory is not on sale yet. Trochę mi wchodzisz w twarz tym obiektywem i źle się z tym czuję. Źle się czuję również z tą sprawą, że Prinker, który już wcześniej, w zeszłym roku, dwa lata temu pokazywali tutaj Prinkera, który robił tatuaże ludziom na skórze. 269. Co, już? Teraz ten Prinker, który ma kolorować włosy, to on nie działa. On jest prototypem i oni nie potrafią pokazać, że to działa. Not on sale yet. Ale pan powiedział, że to jest nakładka na tego Prinkera, który już jest. Ale też powiedział, że nie da się go jeszcze kupić. Not on sale yet. W związku z czym nie wiadomo, ile będzie kosztować. Nie sądzę, żeby ktokolwiek z was chciał to kupić. Ale gdybyście chcieli, to jak sobie pomalujecie tym włosy, to jak umyjecie je pod jej szamponem, to zejdzie. Czyli w sumie gorzej niż mazak. Nikon powinien robić torby, a nie jakieś aparaty. Znaczy aparaty też może, ale torby? Może plecak Nikona też bym chciał mieć. Znaczy nie, że chciałbym mieć, ale chciałbym nagrać ludzi chodzących plecaku Nikona. To nie Nikon sponsoruje ten wyjazd. Są ludzie, którzy naprawdę potrafią tworzyć strony internetowe oraz tacy jak ja, którzy twierdzą, że oni ze szwagrem to nie jedną stronę internetową by sami zrobili. Zamiast wyprowadzać takich ludzi jak ja z błędu, od lat powstają różne aplikacje, które sprowadzają tworzenie stron internetowych do układania klocków Lego, co ma swoje wady i ograniczenia. A jakże?
ale jest tanie. A w przypadku firmy, która zapłaciła za ten fragment, darmowe. Narzędzie do budowania stron internetowych ODU jest proste, open source'owe i jeżeli nie będziecie korzystać z żadnej innej aplikacji ODU, darmowe. Dodatkowo dostaniecie też roczny hosting za darmo i za free zarejestrujecie przez ODU domenę. Jak to wygląda w praktyce? Pokażę Wam w kolejnym odcinku. Teraz mamy coś dla drobiarzy wszystkich. Autel pokaże nowego drona, więc to będzie mały dron też. Nie spodziewam się niczego rewelacyjnego. Ale ma bebech, co? Czuję się, jakbym złapał homara. Dużego. Wyposażony w technologię. Nie dziwię się, że nie ma żadnych martwych punktów. Jak tu jest kamera, druga kamera. Tu masz kamerę jedną, tu masz drugą kamerę. Tu są dwie kamery na górze. Tu jest jakiś czujnik. Patrz, włos nawet ktoś zostawił. I to nie wiem, czy to jest z głowy włos. No ale dobra, to zostawmy go tutaj. Nieważne. Ten dron z każdej strony widzi przeszkody. Nie ma martwych pól w swoich kamerach. Napisane po angielsku. A jak jest po angielsku napisane, to ja w to wierzę. Evo Max 4T jest wyposażony w 3 wysokiej jakości kamery. Teleobiektyw 48 megapikseli z 10-krotnym zoomem optycznym, z 160-krotnym zoomem cyfrowym i czujnikiem TMOS. Szerokokątną kamerę 50 megapikseli z czujnikiem takim samym jak przed chwilą i rozdzielczością wideo 3840x2160 oraz kamerę na podczerwień o rozdzielczości 640x512 i zasięgu 1,2 km. Evo Max 4T posiada również szereg inteligentnych funkcji nawigacji i pozyskiwania danych, w tym trasy lotu 3D, tryb Pinpoint, Teamwork, Polygon Mission, Waypoint Mission oraz Oblique Photography. Oprócz Evo Max 4T, Autel wypuszcza również Dragonfish Nest i Evo Nest. Dragonfish Nest to pierwszy na świecie zautomatyzowany system wsparcia EVTOL. Mogę wyciągnąć baterię? Zobacz, jaka jest duża. Myślałem, że większa, no ale też krowiasta dosyć. Piękny, przemysłowy dron. Autel to jest firma amerykańska, nie chińska. A więc chińskie firmy znane są z tego, że inwigilują. Autel też chce inwigilować. No i to jest krok w dobrą stronę, żeby inwigilować. To jest kamera termowizyjna i teraz wkroczę w jej zakres. I okazuje się, patrzcie, jak mi mózg pracuje. Wszystko powyżej nosa mam takie... Nie wiem, czy to jest ciepłe, czy zimne. Mam inną głowę niż inni ludzie. Is it measuring who's hotter, or what? Yeah. Wracamy do toreb Nikona, bo to jest główny temat dzisiejszego odcinka. Patrzcie, nawet pan na wózku ma torbę Nikona, a normalnie by mu nie dali przecież, by go odepchnęli. Kopaliby go. Na wózku zawsze mają gorzej. Wszędzie są torby Nikona. Nie chcesz takiej torby? Nie, ale bardzo lubię je nagrywać. Ej, potrzebuję naprawdę jakiejś kofeiny teraz, bo już jest za dużo telewizorów. I nie mogę na nie patrzeć. Umówiliśmy się tutaj z osobą, która nie przyszła. Prawdopodobnie obejrzała pierwszy odcinek naszej relacji z CES-u. Ja też bym nie przyszedł na jej miejscu. Skoro pokazaliśmy Wam w Lenovo, że E-Ink, czyli wszystkie te ekrany, które mają powierzchnię podobną do papierowej, są w tym roku, a przynajmniej w tym sezonie, na topie, no to TCL poszło tą samą drogą. Ten komputero-tablet, to chyba jest komputero-tablet, zaraz zobaczysz, że się to rozłączyć. No, pewnie, że da się. Wydaje się, że dużo szybciej działa niż ten, który widzieliśmy w Lenovo. Next Paper to jest LCD, ale specjalnie przygotowane, no, nie chcą za dużo nam powiedzieć w TCL-u, szczerze mówiąc, na temat tej technologii, która za tym stoi. Zapytanie o to, czy to jest 60, czy 90, czy 120 Hz, odpowiadają, że nie kategoryzują tego w ten sposób. Ta technologia wygląda tak, że ma jak najmniej męczyć Wasze oczy. Jest to super responsywne. Pieprzyć tam ten tablet, hybrydę, komputer, cokolwiek to jest super śmieszne. Next Paper w telefonie robi naprawdę duże wrażenie. Znaczy, wiem, że większość z Was powie, stary, no ale po co mi to? Przecież to jest jakiś LCD, dlaczego w ogóle z takim czymś nam tutaj wyjeżdżasz? Ale to jest matowa powierzchnia. Z tego, co dowiadywałem się, rozmawiając tutaj z ludźmi na stoisku, bardzo mało albo wcale widać rysy na tym ekranie. Niestety nie pozwolili mi tego sprawdzić, znaczy nie mogę zarysować tego ekranu. No i oni też nie mają zarysowanych ekranów, ale w ogóle ten telefon jest super lekki. Podejrzewam, że ma totalnie średnie parametry. Natomiast to, że takie ekrany trafiają do smartfonów, jest interesujące. Może wystarczy sobie kupić taką nakładkę na ekran. No ale oni zrobili cały ekran taki. Dobra, już, bo ile można gadać o telefonie. A, ładnie go postawię, żeby nie było, że przyjechali wieśniaki z Polski i nawet telefony nie potrafią odłożyć. Za to nie będziemy oglądać dzisiaj okularów. Znaczy, pokażemy Wam te okulary. Pokażemy Wam je. Tu są, w pudełku. Okulary z bardzo grubymi ramkami. Tam jest narysowany Nowy Jork, bo jak ktoś ma tak smart okulary, to przenosi go od razu do Nowego Jorku. Stajesz się Woody Malenem. Tak to wygląda, że nie możemy tego dotknąć, bo jest schowane za szkłem. Spowodowane jest to wszystko tym, że ta osoba, z którą się umówiliśmy, prawdopodobnie nie istnieje. Więc prawdopodobnie Patrycja się umówiła z... Z kim ty się umówiłaś? Idziemy. Wiemy doskonale, gdzie idziemy. Ciao.
China has identified the cause of the mysterious new virus. Ah, torba Nikona. Torba Nikona. Torba Nikona. There are fears a rapidly spreading virus has reached Australia. To powinna być torba Nikona. To mogła być torba Nikona. The first US case has been detected. There's confirmation. Torba Nikona. Virus has reached Australia. China is urging its citizens not to travel abroad. Teraz możecie się ze mnie śmiać. Możecie mówić, że to nieprawda. Ale moi drodzy, wszystkie torby prowadzą do torby Nikona. The Italian government tonight put the entire country on lockdown. Wielka koncentracja pełnych toreb Nikona. Bardzo dużo toreb Nikona. Nikon. Can be characterized as a pandemic. Kultowa torba. We will be suspending all... Torba Nikona. Batik. A jak nie będzie tych toreb, zabraknie dla nas,